Maciej Wolny Witam państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach i Witam serdecznie mojego i państwa gościa którym jest redaktor Stanisław Janecki tygodnik sieci pani redaktorze kłaniam się pięknie dzisiaj komunikacją miejską pan redaktor dotarł samochodem spalinowym elektrycznym spalinowym. Spalinowym, jeszcze spalinowym, ale mówię jeszcze, bo Unia Europejska od 2030. Przekam, masz mnie Wehrmacht aresztuje Europejski a, a tak będzie? Będą aresztowali za. Nie wiem, ale jestem gotów. T tak to trochę wygląda. Rzeczywiście od 2035 roku y, Unia chce zakazać, czy wprowadziła już te przepisy, które mają y, dotyczyć sprzedaży tylko samochodów elektrycznych. Właśnie od 2035 roku w Unii Europejskiej tak zdecydował Parlament Europejski. Słyszymy też o nowych podatkach od aut spalinowych ale czy te podatki będą, jakie będą, no to wszystko jeszcze będzie pewnie gdzieś tam się rozwiązywało. Na przykład minister Waldemar Buda zaprzecza, że bardziej będzie zachęcanie do pojazdów elektrycznych, a nie opodatkowanie pojazdów spalinowych. Ale czy te zmiany, o których słyszymy w przestrzeni medialnej, też jeżeli chodzi o Parlament Europejski, czy to pana redaktora zachęca do tego, żeby zmienić auto na elektryczne, czy to pobudzi popyt na samochody elektryczne w ogóle? Bo ja wiem, ja czekam na nowe auto hybrydowe, akurat, ale. E, czyli takie. Czyli gdzieś pomiędzy, najbezpieczniejsze. Ale coś na kształt świdra jak mówił Gomułka. E, Władysław był taki politruk rządzący w A Polsce. ile pan, redaktor, czeka na, na to auto już? z 9 miesięcy. Ono właśnie. Teraz też słyszałem, że na spalinowe czy hybrydy to się czeka zdecydowanie dłużej, a elektryczne można kupić. Tak, elektryczne można w zasadzie można kupić, Są dwa razy droższe. I nie rozwiązują podstawowej funkcji, czyli zasięgu. Czyli jak mam ochotę pojechać do Berlina na przykład, czy do Pragi czeskiej, to nie jestem w stanie, i muszę szukać jakichś źródeł zasilania. To jest absurdem. Po prostu. No to inaczej planujemy zupełnie podróż, bo planujemy tak naprawdę podróż pod stację ładowania, i tu pojawia się problem, bo kiedy podjedziemy pod taką stację ładowania, gdzie są załóżmy dwa jakieś takie Albo miejsca do kolejki. ładowania i są kolejki, a to ładowanie koło 40 minut, czy jakieś tam mniej więcej. I to jeszcze niepełne, nie, nie tylko takie, żeby dojechać gdzieś tam. Więc to wszystko zostało postawione na głowie od początku. Gdybym miał użyć poetyckiej metafory, to powiedziałbym jak w wierszu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Servus Madonna, że to sen wariata śniony nieprzytomnie. Po prostu, zanim się ktoś zabrał do tego, to powinien pomyśleć, jaki jest model docelowy. Co chcemy, jeśli nie ma zasięgu, to powinno być coś takiego jak albo wymienne baterie, które się po prostu w łatwy sposób wyciąga. Ale konstrukcja samochodów elektrycznych jest taka, że one są tam nawtykane i, i gdzie się da, żeby po prostu pod spodem nie zajmują nie miejsca, nie zwiększyć bryły auto, tak. samochodu. No bo waga to i tak trochę trochę się zwiększa. To zresztą zależy. Czasem tak, czasem czasem nie, więc to powinno być tak pomyślane, ale przynajmniej część tych baterii, żeby dojechać gdzieś tam do celu, mogłaby być wymienna. Nikt o to nie zadbał. Trochę mi się przypomina historia pagerów przed telefonami komórkowymi, które były takim ślepym zaułkiem właściwie technologicznym. I w wielu dziedzinach technologii można by takie ślepe zaułki odkryć i jak teraz słyszę, że już w wypadku autobusów, na przykład w Polsce, produkuje się ogniwa wodorowe. Ogniwy wodorowe to jest taka bateria, która też produkuje prąd, tylko trochę na innej zasadzie. I te auta o napędzie wodorowym są de facto elektryczne, oczywiście. tylko tu kwestia produkcji właśnie tego wodoru, uzyskiwania wodoru, że to jest jeszcze tak, gdzieś że, 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 drogie, że, że o, albo też ale, nieekologiczne. A to jest wszystko kwestia skali. To jest dosłownie tak, jak to, co jest najdroższe na przykład w wynoszeniu satelitów, co przez lata było najdroższe, to jednorazowe rakiety. A kiedy SpaceX maska i nie tylko, bo jeszcze Jeff Bezos przecież też zainwestował w te dziedziny, Zaczęli wprowadzać te, te człony, które lądowały sobie, szczególnie ten pierwszy, który jest najkosztowniejszy. To wyniesienie tam kilograma ładunku na orbitę zaczęło gwałtownie tanieć. Więc to jest wszystko kwestia skali i upowszechnienia. Gdyby od razu tak myślano, to pewnie te technologie produkcji wodoru byłyby tańsze, byłyby łatwiejsze. I efekt byłby taki, że, no bo jak słyszałem w tych autobusach, które w Polsce tam pod poznaniem się produkuje, to te ogniwa można wymieniać po prostu i sobie jechać dalej. I sobie wyobrażam, że są stacje, tak jak stacje benzynowe, gdzie się podjeżdżałoby, wymieniało takie ogniwo i jechało dalej. Musiałoby być to zestandaryzowane. A oczywiście tu producenci sobie grają we własne gierki, więc całą. Produkcję aut elektrycznych myślę, że zaczęto od ogona, po prostu, zamiast zacząć od głowy. Ale, ale co jest przyczyną? Bo ja też się zastanawiam, dlaczego świat tak jest sfokusowany właśnie na samochodach elektrycznych, szczególnie teraz Unia Europejska, czy mamy do czynienia z jakimś populizmem, czy właśnie z szaloną e, e, polityką, czy po prostu modą na samochody elektryczne, bo to też sugeruje kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc, e, który mówi w ten sposób: rozmawiałem z inżynierami Bosza, którzy twierdzą, że mają tak czysty silnik diesla, który od strony wyprodukowania samochodu i skończenia. Byłby dużo czystszy od samochodu elektrycznego. Ale kto w to uwierzy? Kto będzie chciał produkować silniki diesla? Nikt. Wszyscy wiemy, że jest moda na samochody elektryczne. Może to właśnie wina tej mody, takiego zaciemnienia szerszego kontekstu tego wszystkiego. Moda to jest chyba czynnik drugorzędny, chociaż on ma też oczywiście znaczenie popytowe. Natomiast najważniejsze jest to, kto chce na tym zarobić. Ponieważ przestawienie tego wszystkiego swego czasu zwalczano te freony, wszystkie, które niszczyły tam. Te, te strefę ozonową. No i wszyscy antyfreonowcy, bo wprowadzono nowe urządzenia, nowe typy tam chłodzenia czy tego rodzaju działań. I potem się okazało, że ta strefa ozonowa sobie się odtworzyła, ale nie na zasadzie tego, że, 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 że zadziałały. Skut, żeby było to skutkiem tego przestawienia się w produkcji, tylko po prostu w cyklach wieloletnich. A nawet obejmujących wiele dziesiątek lat, takie procesy zachodzą. Więc także tu mamy jakieś gruntowne nieporozumienie. Ktoś myślał, że sobie w ten sposób zarobi, bo trzeba będzie wszystko przestawić i że nowe podmioty wejdą na rynek. Oczywiście weszły nowe podmioty, takie jak Tesla, przecież Maska, która zaczęła w ogóle od aut elektrycznych ale to było też łatwe do przewidzenia chociaż dziwię się że tego nie przewidziano między innymi w Polsce tego nie przewidziano że wszyscy ci Markowi wytwórcy dobrych samochodów bardzo łatwo przestawią się na napędy elektryczne bo samochód zasilanie tego samochodu to jest tylko mała część tego, a pojazd żeby był niezawodny żeby te wszystkie mechanizmy działały to musi być tradycja produkowania samochodów a nie ogniw elektrycznych po prostu I jak, yy, nasz rząd wyszedł z taką ideą, że my zaczynając od, od zera w garażu, yy, te wszystkie bajki o krzemowej dolinie i o tych wynalazcach wielkich natychmiast będziemy konkurencyjni wobec tych wielkich firm samochodowych czy wobec, yy, wobec Tesli No to jest po prostu absolutna utopia czyli po prostu. i zera od zera do to no to nie bez wypali. sensu jest kompletnie. No dobra, to tutaj mamy to wyjaśnione, ale pytanie też w kontekście samochodów elektrycznych, tej Tesli, o której wspomniał pan redaktor, czy to nie będą właśnie auta dla no klasy wyższej, dla osób, które będzie jednak stać? Bo cały czas mamy kwestię tej zaporowej ceny. O tym też wspominał minister Waldemar Buda. To może posłuchajmy, dodajmy tę wypowiedź do naszej rozmowy. My będziemy stwarzać preferencje dla samochodów niskoemisyjnych, ale nie podwyższać żadnych podatków dla obecnych pojazdów spalinowych. Dzisiaj mamy preferencje w postaci dopłat do samochodów elektrycznych. Dzisiaj mamy preferencje w postaci buspasów. Dzisiaj mamy preferencje z powodu wielu innych sprawach samochodów niskoemisyjnych. No i to jest normalny kierunek. Ja się dziwię, że ktoś się oburza, że my idziemy w kierunku niskoemisyjnym. 50 tysięcy, nawet więcej, 60 tysięcy osób w Polsce umiera rocznie w związku z zanieczyszczeniem powietrza. Jeżeli ktoś jest przeciwny Poprawianiu jakości powietrza w Polsce, no to to jest trend przeciwko całemu światu. Co pan, no to panie redaktorze, czy rzeczywiście pójście przeciwko samochodom elektrycznym to by było pójście przeciwko całemu światu, czy przeciwko Unii Europejskiej? No i co z tymi preferencjami, ulgami jakimiś dla samochodów elektrycznych? Czy to wystarczy, żeby Polaków, klasę średnią, było stać na to, żeby sobie wymienić ten samochód spalinowy na samochód elektryczny? Po pierwsze, to te dane o tym, ile tam osób umiera, to są zawsze mocno naciągane. Ja absolutnie im nie wierzę, ponieważ metodologia jest tak podejrzana w formułowaniu takich wniosków, że lepiej się na to nie powoływać. Po drugie, to, co mówił Krzysztof Hołowczyk, że nie patrzy się na to, jakie zanieczyszczenia są w całej produkcji, poczynając od zera. Gdyby wziąć produkcję baterii, która jest przecież bardzo toksyczna dla Z ekologią to ma mało, środowiska tak, wspólnego. i utylizacji potem tych baterii na przykład, i gdyby ten cały proces dołożyć do samego samochodu jako gotowego produktu, to przecież wyjdzie na to, że nowoczesne silniki spalinowe, czy to dieslowskie, czy niedezlowskie, mogą ostatecznie zanieczyszczać środowisko w mniejszym stopniu niż te elektryki. Gdyby właśnie ten cały proces wziąć pod uwagę, to jest jedno. Po drugie, no cena jest oczywiście też kwestią skali, ale to jest tylko jeden problem. No tak. Ale no bo, kogo dzisiaj stać na samochód elektryczny? No dzisiaj mało kogo, ponieważ taki dość elementarny samochód elektryczny kosztuje 200 tysięcy, a takie bardziej skomplikowane czy już trochę w wyższej klasy, to co najmniej 250 tysięcy, czyli to jest od takiego równoważnego, jeśli chodzi o klasę samochodu tradycyjnego, 100, 120 tysięcy, a nawet 150 tysięcy więcej. Więc to jest, to jest jeden problem. Drugi problem to jest przecież większość ludzi w polskich miastach, nie mieszka w domach jednorodzinnych, gdzie ma łatwe zasilanie. Tylko w budynkach wielorodzinnych, nawet jeśli to są apartamentowce. Jak rozwiązać problem, co będą wszyscy przedłużacze ciągnąć ze swoich okien, żeby się. Podłączyć, bo są już te wersje plugin, gdzie się tam doładowuje oczywiście, ale to musi być ta elektryczność. Następna rzecz, o której mało kto myśli, i to też jest wszystko od ogona strony postawione to znaczy, ile energii zużyją te wszystkie samochody, gdyby to przestawić. Przecież te, załóżmy, że w Polsce jeździ tam kilkadziesiąt milionów aut, nie wiem ile może ze 40 jakby te wszystkie policzyć a może nawet więcej i przestawiajmy to na, zasilanie elektryczne No to kto dostarczy tego prądu po jakiej cenie i czy to nie wywoła albo braku prądu albo podwyżki cen w związku z tak dużym popytem jakoś nikt o tym specjalnie nie myśli a to jest isk, z czego ta energia się bierze to no wydawca podpowiada, że przecież to elektrownia nie no też musi być węgiel czysta przecież. tak 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 więc to od razu to są kolejne Bo może kwestie tego nie wystarczy, jeszcze wywołany został też przez pana redaktora ponownie Krzysztof Hołowczyc więc kolejny cytat samochodów elektrycznych na ulicach jest coraz więcej coraz częściej występują także pożary takich aut ale nikt o tym nie mówi trzymanie pod budynkiem samochodu elektrycznego to ogromne ryzyko jest też kwestia pola elektromagnetycznego które jest w takim samochodzie to są pytania na które chciałbym uzyskać odpowiedź od inżynierów tych samochodów mówi się o pięknych rzeczach które te samochody nam dają ale tak jak powiedziałem diabeł tkwi w szczegółach chciałbym poznać cały ten obszar który jest dookoła produkcji a później użytkowania nie Mówią już o sieci ładowania tych samochodów, która w Polsce jest mizerna, że aż strach myśleć. No trochę pan Krzysztof Hołowczyk się, y, taką drobną ignorancją, jeśli chodzi o fizykę, bo to jest prąd stały, który wytwarza inny rodzaj pola, no jakby jeździmy tramwajami, które są i pociągami, które są zasilane na prąd stały. Czyli tu obaw nie Z sieci, no to przecież byłoby to samo. Więc nie, no nie przesadzajmy z tymi polami. Znacznie większy problem jest te pożary, o których wspomniał, bo to rzeczywiście występowało. Niektóre miały takie wady, że to się yy, 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 przegrzewało, albo podczas zderzeń, że to yy, powodowało takie zniszczenia, jak jest mała stłuczka samochodu nieelektrycznego, no to skutki są te, trochę tych blach się tam powygina, a tutaj najczęściej właśnie wywołuje się pożar, który niszczy całą tę strukturę i to jest problem nierozwiązany w gruncie rzeczy. To ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy w odniesieniu do ministra Waldemara Budy, który pytany czy po 2035 roku będą jeździły samochody spalinowe, odpowiedział, że pewnie nie. A jak uważa pan redaktor? Będą jeździły, bo mo moim zdaniem dojdzie do buntu jakiegoś społecznego, dlatego że to uszczęśliwianie ludzi przez tych, którzy myślą, że to rozwiązuje wszelkie problemy, bo oni biorą pod uwagę tylko samochód, a nie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Że to jest cały proces, który będzie tak jak z odpadami nuklearnymi, które yy, nawet jak są składowane, to jeszcze są aktywne przez tysiące lat, nawet mogą być, i to jest taki nierozwiązywalny problem. Te baterie pewno nie, ale przecież w jakimś momencie dojdzie do yy, braku tych metali. Znali, które są częścią składową tych baterii, i, i co wtedy. No, ten wodór to jest jednak lepszy. Też, też, też mi się tak wydaje, że tutaj ta kwestia wodorowa byłaby lepszym rozwiązaniem. Dlaczego to jest tak pomijane, przynajmniej na razie to jest też pytanie, na które na razie tutaj. Bardzo no za dużo zainwestowano w to, co jest. A to też prawda. Czyli pieniądze, drodzy Państwo, stawiamy tylko przecinek, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, za moment wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie.